SCP-008 jest złożonym rejonem, którego próbki znajdują się w odpowiednich budynkach kompleksu G2. Badania nad SCP-008 mają wysoki priorytet i są przede wszystkim nastawione na nieuniemożliwienie syntezy SCP-008 nawet w odległej przyszłości. Cechy SCP-008 są następujące: 100% zakaźności, 100% śmiertelności, roznoszenie się przez kontakt z płynami ciała i przenikanie przez błony śluzowe, brak roznoszenia drogą powierzchnią i kropelkową, objawy zarażenia. SCP-008 pojawiają się do 3 godzin od wstawienia na działanie obiektu i należą do nich. Objawy podobne do grypowych, z wysoką gorączką i poważnymi następstwami psychicznymi w późniejszych stadiach. Śpiączka rozpoczyna się po około 20 godzinach od wystąpienia pierwszych objawów i 12 godzin od wystąpienia zauważalnych zaburzeń psychicznych. Początek śpiączki powinien zostać rozpoznany jako objaw śmiertelny. Niektóre komórki obumierają, co może przypominać gangrenę. Przetrwanie tkanki zachowują swoje funkcje i są wysoce żywotne. Erytrocyty znacznie zwiększają stopień nasycenia tlenem, co skutkuje spowolnieniem tętna i znacznym zwiększeniem wytrzymałości i siły skurczu mięśni. Układ nerwowy i mięśnie opierają się generalnie niewydolności narządów przez kilka godzin. Przemiana materii może obniżyć się do ekstremalnie niskiego poziomu, pozwalając obiektowi przeżyć do 10 lat bez odżywiania. Wysoka lepkość krwi skutkuje obniżeniem wrażliwości na krwotok wywołany ranami postrzałowymi, kłutymi i ciętymi. Kontrola zachowania ruchów i reakcji instynktownych jest obniżona, zdolność kognitywne są poważnie osłabione. Uszkodzenie mózgu zwierząt doświadczalnie prowadziło do spadku ich aktywności. Kontrola zachowania ruchów, reakcji instynktownych jest obniżona. Zdolność kognitywne są poważnie osłabione. Uszkodzenie mózgu u zwierząt doświadczalnych prowadziło do spadku ich aktywności. Obiekt potrafi przystosować się do życia z uszkodzonym układem nerwowym, lecz traci zdolność do czegokolwiek, co nie jest podstawową aktywnością fizyczną, taką jak utrzymywanie pionowej podstawy ciała, chłodzenie, krzyżenie, podnoszenie przedmiotów czy czołganie się. Obiekt będzie energicznie podążał w stronę bodźców wzrokowych, słuchowych oraz węchowych, które skojarzy z ludźmi. Obiekt będzie próbował spożyć żywych ludzi, jeśli dojdzie do kontaktu bezpośredniego. Likwidacja zarażonych obiektów jest możliwa tylko przez poważny uraz czaszkowy. Istnieją silne podstawy, by twierdzić, że SCP-008 nie jest naturalną formą, gdyż podobnie mu organizmy wypierały inne z ekosystemów i prowadziły do ich załamania. W 1959 negocjowane były zniszczenie wszystkich próbek SCP-008 bez współpracy z ZSRR. Status SCP-008 pozostających pod opieką ZSRR jest nieznany.